A co pan zapamiętał, jak wyglądał Mielec pana dzieciństwa, pana młodości? Czy mógłby pan nam o tym opowiedzieć? Mało kto chyba tutaj zapamiętał i wie, jak to wszystko kiedyś wyglądało. Pierwsze wrażenia z Mielca to jest, nie wiem, chyba wtedy 3 lata, a może nie, staczające się z ośnieżonego dachu kółeczko wypełnione śniegiem, jakaś przykrywka od pasty do butów, czy coś w tym rodzaju. I pamiętam chłopca, który to rzucał, nazywał się Frej. Jego matka Frejowa mieszkała nad nami. To było takie, to jest taka fotografia, pierwsza fotografia z Mielca. Potem takich fotografii było dużo. Przeprowadziliśmy się na inną ulicę, znowu inne wrażenia i to wszystko stanowiło jakiś taki łańcuch, który do dzisiaj, łańcuch wrażeń, które do dzisiaj tkwią w mojej pamięci. Kiedy robiliśmy tę książkę, która właśnie przed sobą leży, tak, to pan Termer nie wierzył, że ja jako dziecko mogłem na przykład pamiętać szczegóły Mielca ówczesnego. A ja pamiętałem, do tego stopnia pamiętałem, że na przykład, no tutaj jest większość państwa z Mielca, to pamiętałem to, że pomiędzy szkołą żydowską, to dzisiaj jest opustoszały budynek, nie wiem co ma zamiar miasto z tym budynkiem robić, a Ikarem był cały szereg drewnianych but domów, powiedzmy. Cały Mielec w owym czasie to składał się z takich but krytych papą, z wyjątkiem ulic, gdzie panowała secesja, Kościuszki, no, głównej, czyli Piłsudskiego. I ja pamiętam, że w tych budach były sklepiki żydowskie. Nie pamiętam asortymentu, ale pamiętam, że pomiędzy tymi sklepami był zakład krawca, który szył futra też, a nazywał się Łaz. Do dziś to pamiętam. Pamiętam moją matkę kupującą w tym lokalu kołnierz z Tasmana. Tak się to w pewnym czasie nazywało. Tasmana, czyli jakiegoś zwierzęcia z Tasmanii. Dzisiaj to myślę, że to był lis po prostu farbowany. Ten kołnierz potem w okresie okupacji został sprzedany razem z zarękawkiem. Był okres głodu, trzeba było się wyprzedawać. Pamiętam sklep Żyda Klaksbruma, który... Wiecie, co pamiętam? Pamiętam, jak siedziałem na ladzie i przymierzano mi
tak zwane besztajgiery, czyli jakieś zimowe buty takie, typu turystycznego. Wszystko się brało na kredyt wtedy. I widocznie moi rodzice dobrze spłacali te kredyty, bo w noc poprzedzającą gehennę Żydów mieleckich do nas właśnie przyszła stara Klaksbrumowa z synem, a miała, to było co najmniej 3 kilometry nad Wisłoką musieli iść, bo już miasto było otoczone wojskiem. I przyniosła 20 kilogramów skóry podeszwowej, to był skarb, to był skarb. I postawiła na ziemi takie puzderko ciężkie z jakiegoś takiego półszlachetnego metalu, jakieś pewno spisz, wypełnione. I mówi, proszę pana ojca, tu jest pół kilograma złota, a tutaj jest 20 kilogramów kruponu. Niech pan to weźmie i zachowa. My nie wiemy, co się z nami stanie, ale jeżeli by ktoś z nas wrócił, to pan połowę z tego daje mu, a połowę sobie zostawi. Ojciec mój wtedy powiedział, że pani Klaksbrumowa, pół kilograma złota to ja sobie nawet nie wyobrażam i w życiu czegoś podobnego nie widziałem. I ona taka zawiedziona strasznie powstała jeszcze i zabrali to wszystko, poszli. Ktoś się wzbogacił. Rozumiem, a to prawda, że w wieku 3 lat już czytał pan książki? Tak, tak pisze w tej książce właśnie pan Janusz Derner. Wie pan, nauczyłem się czytać. Tak. Wiem, że książki zacząłem czytać nieco później, ale nauczyłem się czytać składając litery duże z zapałek na podłodze. I pamiętam, jak ojciec czytał gazetę, ja się go pytałem, jaka to litera i układałem sobie. Bardzo szybko to opanowałem. Potem ciotka, która była nauczycielką, zaczęła mnie pilnować, bo widziała, że coś z tego będzie. No i rzeczywiście szybko opanowałem czytanie, co przynosiło mi pewne profity, bo na przykład kiedy szedłem z którąś z kobiet, które były w domu, do sklepu jakiegoś spożywczego, to stawałem i czytałem E. Wedel. I pamiętam jak jakaś pani mówi, co ty umiesz czytać, a to przeczytaj. No i czytałem. To pamiętam, że ta pani mi kupiła czekoladę. Pan Andrzej Bobkowski, pisarz polski, emigrant, powiedział kiedyś, że prawdziwy pisarz to nie ten, który dobrze pisze, to ten, który najwięcej dostrzega. Tutaj mi się wydaje, że pan Włodzimierz dostrzega wyjątkowo dużo z tej rzeczywistości właśnie. Mam takie pytanie jeszcze odnośnie pana pracy zawodowej. Wybrał pan weterynarię. Dlaczego taki wybór właśnie zawodu po szkole? Dlaczego takie studia? Pan, no trochę lenistwo. Trochę lenistwo. To ciekawe. Uważałem, że weterynaria to pewno będą bardzo łatwe studia. No, gorzko się pomyliłem, ale to już inna sprawa. Potem ten zawód pokochałem. Naprawdę. Zawsze broniłem go. A wie pan, to jest tak. Słowo weterynarz brzmiało czasami pejoratywnie.
konował, weterynarz, prawda? No i pewnego razu, kiedy już pisałem, jeden z, bo właściwie tytuł mój był lekarz weterynarii. Jeden z eseistów włączył mnie do lekarzy piszących. Jest taka organizacja lekarzy piszących. No i był zjazd tych lekarzy piszących. Ale mnie nie zaproszono. To było po sukcesie po piercach? Nie zaproszono mnie i dopiero po latach mogliśmy się dogadać z tym zapraszającym, że on jednak zrobił jakiś tam błąd pewno. No poza tym ciągle specjalizowałem się, dużo się uczyłem, a szczególnie w początkach to było trudne, bo natrafiłem na okolice, do której przyszedłem jako do pierwszej pracy. To nie był nakaz pracy, tylko taką propozycję dostałem, a ja miałem przyjaciela, który obiecał mi, że będziemy niedaleko pracować, potem on poszedł w świat, a ja zostałem tam. I proszę pana, 2 lata tam wytrzymałem. Do marazmu. Doszedłem 12 kilometrów na piechotę i 2 lata tam wytrzymałem. No, bez światła elektrycznego i bez drogi. To było bezdroże. Szosa taka mniej więcej brukowana to dochodziła do Połomi. A te dalsze 15 kilometrów do Domaraza, no to trzeba było albo wędrować piechotą, albo jechać autobusem przez Dynów, Grabownicę, Dobrzozowa i 12 kilometrów przez... I te 12 kilometrów odbyłem. I no, ucz się w takich warunkach. A potrafiłem się uczyć. Całe szczęście, że w owym czasie to jednak... dzisiaj to coś, czegoś podobnego nie wyobrażamy. Ja miałem całe stosy pisma fachowego, które przychodziło na ten punkt weterynaryjny, gdzie sanitariusz ledwie sylabizował, więc oczywiście z tego nie korzystał, ale to przychodziło i dopiero ja zacząłem to rozkładać i bardzo dużo z tego skorzystałem. Przy tej lampie naftowej. A tak spytam, panie Włodzimierzu, bo jest pan troszkę porównywany do polskiego Jamesa Herriota. Jednakże jak on pisze, to jest dużo więcej, przynajmniej tak to odbierałem, pozytywów, takich jasnych stron tej pracy. Podczas gdy pan w swoich dziennikach dużo takich przykładów negatywnych zachowań ludzi, okrucieństwa, porzucanych zwierząt. Jakby pan spróbował ocenić lata właśnie swojej pracy zawodowej, czego było więcej? Czy tych pozytywów, czy jednak tych negatywów? Jaki jest stosunek ludzi do zwierząt dzisiaj? Wie pan, stosunek ludzi do zwierząt wiąże się z różnymi aspektami psychicznymi czy psychologicznymi. Prawdziwy chłop, który rozumiał, chociaż nie wiedział o tym, ale rozumiał swoje obowiązki, chociaż o etosie nie wiedział, ale rozumiał swoje obowiązki, to szanował zwierzęta z małymi wyjątkami.
jest, zaradziłbym panu przeczytać takie pamiętniki Słomki, pamiętniki włościanina. On pisze tam o tym stosunku do zwierząt tak samo. I pisze o okrucieństwie wielkim. Ja spotykałem się z różnymi formami stosunku do zwierząt. Harriet żył w zupełnie innym kraju. W zupełnie innym kraju. Poza tym to był lekarz miejski, zajmujący się małymi zwierzętami. Stosunek do małego zwierzęcia tam, w Anglii, był zupełnie inny niż u nas. Ja widziałem, starałem się to tępić, ale widziałem, proszę pana, pieska uwiązanego na takim łańcuchu, na którym krowa jest związana, na kawałku takiego łańcucha, przy płocie uwiązanego i za budę służyły temu pieskowi drzwi od ustępu oparte o płot. Jak ta psina tam wytrzymywała, to nie wiem. No, czasy się zmieniły, ale jeszcze niedawno, kiedy praktykowałem, miałem przypadek, gdzie proszą mnie do króliczka, który złamał nogę. Przyjeżdżam do tego króliczka, willa na wysoki połysk. Widać, że ludzie są materialnie zabezpieczeni. Dwie płaczące dziewczynki nad tym króliczkiem. No, usztywniam tą nóżkę, mówię co dalej. A patrzę przez okno, a proszę pana, buda jest taka dosyć duża, widać budowana dla dużego psa. Deski porozsychane, bo to było lato. A przy tej budzie taki średniej wielkości pieseczek przywiązany na łańcuszku. Ja mówię, bo ja zawsze przy takich razach zwracałem uwagę, mówię, proszę pani, kiedy przyjdzie zima, to tą budę uszczelnijcie, osypcie, jeżeli już czegoś innego, obijcie styropianem. A ona mi przerywa i mówi, proszę pana, może by pan go wyleczył, bo wie pan co, on stracił słuch. Ja mówię, to taki stary jest, bo zazwyczaj stary pies traci słuch. A ona mówi, nie, wie pan, mój mąż to jest taki kawalarz, wracał z festynu i wie pan, petardę miał. I nie miał co zrobić z tą petardą, to ją zapalił i wrzucił do tego pieska, do budy. Nie będę komentował już. Więc różny jest ten stosunek. Różny jest ten. Są ludzie, o przykład ten właśnie, ten jak się potem, ja potem byłem u niego w domu. To był człowiek, który zbierał śmieciarz, jak to nazywają. Tak, śmieciarz. Tak. I on tego psa leczył do końca. Jeszcze go około 2 lat utrzymywałem przy życiu, tą sukę. Za kilka godzin pracę w Jęcu. I zdecydowałem się na napisanie wspomnień. Jak? To jest najłatwiejsza forma.
I akurat był konkurs ogłoszony przez Brzozowskie Towarzystwo. Tak jak jest w tym Mieleckie, prawda? Profesor tam też był. Konkurs na wspomnienia. Napisałem, dostałem nagrodę. Było takie pismo, profile, taki miesięcznik. I profile mi to zaraz zaczęły drukować, a nigdy nie sądziłem, że to jest godne druku. Wydawało mi się, że mnie wszyscy na ulicy poznają. Pokory nabyłem dopiero dużo, dużo później. No. No ładnie to wszystko poszło. Tam jakieś pieniądze będą się z tym łączyły, prawda? Ale potem znowu ogłoszono konkurs już poważniejszy, o Bieszczadzki Laur. Na taki konkurs przysyłano 100-120 prac, więc było w czym wybierać. Obecny tutaj pan Termer, to był, można powiedzieć, zawodowym jurorem tych konkursów. To wie, ile ich w Polsce w owym czasie było i ile piór po prostu wystartowało na tych konkursach. Między innymi ja. Napisałem takie opowiadanie obyczajowo, powiedzmy, niepozbawione też ironii, niepozbawione tego tlenowskiego humoru. I wysłałem, druga nagroda. No więc coś pięknego. I na drugi rok znowu startuję w konkursie. Pomimo tego, że już dużo napisałem do szuflady, ale wybrałem sobie takie opowiadanie, cesarski trakt. Wysłałem. Pierwsza nagroda. No to myślę sobie, trzeba. Ale co? Jeszcze te moje pierwociny chwycił Myśliwski. On był wtedy już znanym pisarzem. A oprócz tego był redaktorem w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. I napisał do mnie bardzo miły liścik, żebym mu przysłał książkę, to on mi książkę wyda. Na marginesie tego wszystkiego, to wam państwo, to się zwierzę państwu z jednej rzeczy. Bo Myśliwski, słowo Myśliwski nasunęło mi takie skojarzenie. Przecież tutaj na sali mamy Alicję Jachiewicz i Stefana Szmieta, aktorów, którzy grali w Popielcu, a obecnie objeżdżają dosłownie kraj z drzewem Myśliwskiego. I to skojarzenie podaję państwu. Oklaski dla... Jeszcze wam powiem, że Alicja wygląda tak,
jak wyglądała w Popielcu. To już jesteśmy przy Popielcu, to jak wyglądała sprawa ekranizacji Popielca w ogóle? A to, skąd film? W literaturze w ogóle i w filmie wiele zależy od przypadku. I to był przypadek, no bo książka była taka uderzająca trochę w ówczesną potrzebę krytyków. I z drugiej strony w ówczesny sposób myślenia. I Myśliwski zaraz to zauważył, a że świetną recenzję dał Bereza, który był autorytetem w owym czasie, a Myśliwski znał Bera dobrze. Ber jak to przeczytał, od razu zasiadł do robienia scenariusza. No i w krótkim czasie ten serial powstał. Najpierw przeszkodził trochę okres stanu wojennego, ale jakoś się z tym uporano. 60 aktorów wspaniałych, zresztą tam startował Zamachowski na przykład, Dedek, który dzisiaj bryluje w serialu Joasiu. Rodzina zastępcza. Tak, jako Józuś Garstka. Tak. A tam jako Józuś Garstka wystartował do kariery rzeczywiście. No i cóż, dostałem tylko cięgi przede wszystkim. Kolaudacja doprowadziła do tego, że była część, dostał kategorię pierwszą, film, ale część panów, którzy tam decydowali, uznała, że film jest zbyt drastyczny i trzeba go odłożyć na półkę. I rzeczywiście leżał na półce. Wiecie co państwo? Bardzo słusznie powiedział Mikulski, że jeżeli coś nie dostaje braw w Polsce, to natychmiast po brawach za granicą zaczynają bić brawo i Polacy. I tak się... I tak też było. A Mikulski tam różne ciekawe rzeczy czasami powie. Na przykład mówi, że sława jest jak sopel lodu. I ja to bardzo dobrze odczuwam na sobie. Więc proszę państwa, ten serial właściwie otworzył mi drogę Zaczęli mnie ludzie znać, powiedzmy tak. Ale też momentalnie odczułem taką zawiść jakąś. Zawiść. Co więcej, nawet nawet nienawiść ze strony niektórych ludzi, którzy za wszelką cenę starali się ten Popielec zohydzić, bo po emisji za granicą w Chianciano Terme, gdzie był festiwal seriali
i Ber przytomnie wysłał tam jeden z odcinków, wyróżnienie, no to z miejsca puszczono jeden raz emisję. Jeden raz. Było to we wtorki, było to dosyć taki dzień, w którym niespecjalnie się ogląda telewizji, ale 75% oglądalność była. Zaczęły się ukazywać artykuły w takich czasopismach, które od polityki począwszy, a skończywszy na różnych tygodnikach kulturalnych, na antenie, które kłóciły się ze sobą, prawda, te artykuły. Ja zacząłem się zrywać, a Ber mi mówi: człowieku, jak piszą, tak piszą, ale piszą, o tobie piszą. No to zrezygnowałem. Dopiero jak już mi dopiekli tak bardzo mocno panowie ludowcy z Marszałkowskiej, to wtedy napisałem coś, co niektórych dotknęło przeszłości niektórych i uspokoiło się. Zarzutów było dużo, głównie antychłopskość, pokazanie polskiej wsi od negatywnej strony. No ale kto ogląda Popielec, ten może się ustosunkować do tego bardzo łatwo, zwłaszcza dzisiaj, jak wyglądała prawda. Tak. Zarzucano im biologizm i okrucieństwo niektórych scen. Popatrzcie na ten kłam cały amerykański, który wchodzi na te do naszej telewizji, który się kupuje za grube pieniądze. Ile tam jest okrucieństwa. Dzisiaj się to przejmuje bez żadnych biologizmu. Dzisiaj się to przejmuje jako coś normalnego. Potężnego dzieła, jakim jest właśnie miejsce. Kiedy to narodziło się w Pana głowie i jak wyglądała praca nad tą książką, bo to jest dla mnie niezwykle fascynująca sprawa. Ewa, bez Mielca nie byłoby tej książki. Po prostu. Po latach wróciłem do Mielca. Zatoczyłem koło, można powiedzieć, po Podkarpaciu i wróciłem do Mielca. Drugi raz. Bo raz w roku 67, a później w roku 97. I zacząłem odkrywać Mielec. Zacząłem odkrywać tam w wywiadzie jest dokładny opis każdego kamienia, każdego domu, który wzbudzał we mnie wspomnienia. Zacząłem od tego domu, gdzie dzisiaj blachę sprzedają. To dawniej była jeszcze ulica Kościuszki, ale już przechodziło w Wojsław. Tam była kaflarnia. Kaflarnia, w której Niemcy zrobili koszary baugienstu, czyli takich, zbierali takich chłopców 16-17-letnich. Dawali im mundury, najpierw z flaneli, później z pokrzywy. Dawali liche bardzo jedzenie. I 12-godzinny dzień pracy. Nocowali, spali w tej kaflarni.
No i tak sobie zacząłem iść wzdłuż tej ulicy i przypominać. Aha, tutaj cegielnia, poniżej cegielni tak zwana Kurwia Górka. A ja to nieco złagodziłem. Pan napisał szlachetnie, wręcz Panieńska Górka. Pani, tak, złagodziłem i nazwałem Panieńska Górka. I nawet wytłumaczyłem, że nazwana tak ze względu na zamieszkiwanie tam zaradnych kobiet, które kładąc się do łóżka wieczorem głodne, rano budziły się z 2 złotówką w garści. I potem wyliczałem po kolei punkty, które mnie wiązały z tą okolicą, bo ja tam mieszkałem. Ja mieszkałem w Kościuszki 36. No i po kolei zacząłem to opisywać, wiązać, fabularyzować. I na końcu napisałem taki mały obszar, jedna ulica i ile tragedii, ile nieszczęść, ile bohaterstwa i ile podłości. Stworzył pan powieść na 5 tomów, prawda, plus Zasiek Polski, kolejne 2 spore książki, naprawdę. No, Zasiek Polski napisałem właśnie na żądanie czytelników. O, kiedy wchodziliśmy tutaj, podszedł do mnie jakiś pan, podał mi rękę i mówił, że czyta, że ciągle wraca do miejsca, no gdzieś koło 60, do miejsca, do Zasieku Polskiego. Bo w miejscu doprowadziłem bohaterów do Wisłoki, do wysadzonego przez Niemców mostu. W dobrej komitywie z Rosjanami, których uważali za sprzymierzeńców, za sojuszników. A Zasiek Polski rozpocząłem od rozbrojenia, można powiedzieć, akowskiej policji i prowadziłem swojego bohatera przez tą Puszczę Sandomierską, którą on znał świetnie, aż do jego śmierci zdradzieckiej. Czy długo pan zbierał materiały, ponieważ ogromna liczba danych i o Armii Krajowej, prawda, i o walkach, i o konspiracji. Skąd ta ogromna wiedza w tej książce? Wie pan, muszę się pochwalić po prostu. Numer 36 Kościuszki to była ta oficyna. W okresie okupacji wykończono przed tym numerem dom, w którym zamieszkiwali prawie wyłącznie Niemcy. Dużą kamienicę, ona do dzisiaj stoi, można tam zobaczyć. Należała do Rymanowskiej i ta oficyna, w której myśmy mieszkali, należała do Rymanowskiej. Obydwa te domy dziwnym zbiegiem okoliczności miały numer 36. Dlatego ten domek, w którym myśmy mieszkali, był bardzo bezpieczny,
bo wszelkie łapanki to mamy, zobaczyli 36, a to pewno Niemcy tu mieszkają i nigdy nie mieliśmy najścia policji, czy arbajzantu, czy czegoś takiego. No i tak tam żyliśmy, ale przy sposobności moi rodzice, no ryzykanci, zamurowali w piecu radio Telefunkena i brat mojej matki, który wiedział o tym, wyciągnął tego Telefunkena w 1942 roku, chociaż tam pisze, że on wstąpił do organizacji w 1943, ale zapomniano o tym, że on należał wcześniej do NOW-u, że on przeszedł do AK z Narodowej Organizacji Wojskowej. I zaczęto słuchać. No przecież półtora pokoju. Ja 7, 8, 9, 10 lat w czasie okupacji. Ja zaczynałem pewne rzeczy rozumieć. A pisać zacząłem dopiero wtedy, kiedy zrozumiałem, co przeżyłem. No i konsekwencja tego, miejsce, w skrócie oczywiście mówię, miejsce i zasięg. Wie pan, taki dziwny zbieg okoliczności. Moja matka pochodziła z rodziny Nurków, Nurko. Ja tam trochę grzebałem, okazuje się, że jest to po tej stronie granicy z Ukrainą, bardzo rzadkie nazwisko. Jest tych Nurków zupełnie zresztą nieznanych sobie 9 nazwisk w Polsce w ogóle. Natomiast jest to popularne nazwisko po tamtej stronie, na Ukrainie. Bo mój dziadek pochodził właśnie z Ukrainy. I zginął, zabili go Niemcy, pomimo tego, że był Ukraińcem. Zabili go Niemcy, zamordowali go w więzieniu w Oświęcimiu, nie w obozie, w więzieniu. Bo przechodził, on był kolejarzem i przechodził, to mu ułatwiało przechodzenie granicy i złapano go w Czebini i przerzucono do, wykończono go praktycznie biorąc w Oświęcimiu w więzieniu. On miał już 65 lat. To wszystko, kiedy zacząłem szukać, swojej prababki, to no tutaj to jest. Kiedy zacząłem szukać swojej prababki, nagle spowodowało taką erupcję pisaniny, no i te dwie książki w ten sposób powstały.